Witam widzowie Was bardzo serdecznie. Kolejny film na kanale o dupie Maryny. Z katarem tym razem. Znowu z katarem. Niedawno też było, teraz też jest. Także co? Dzisiaj temat jest gorący, ponieważ słyszałem informację, która nie jest w żaden sposób zweryfikowana, która wytworzyła w, moim, w mojej głowie bardzo spójną teorię, którą postanowiłem, że się podzielę. Dlaczego mówię, że ta informacja nie jest zweryfikowana? O Liga Legend jeszcze. No nie gada. Dlaczego mówię, że e, informacja nie jest zweryfikowana, no bo nie jest i <laughs> proste i chciałbym, żebyście raczej patrzyli przez palce na tę teorię. Moim zdaniem jest fajną teorią. Tym bardziej dla osoby, która już w klacze zainwestowała, a dla osoby, która jeszcze w klacze nie zainwestowała bądź nie zamierza w nie inwestować, jest spoko. Do rozważenia po prostu tego tematu i dyskusji szeroko pojętej. No właśnie ten temat. Także tak to wygląda. Hmm. O czym więc jest mowa? Skrzyja, yy, mowa jest o tym, że yy, usłyszałem taki, tak, taki, taką informację, która jutro już może być nieaktualna, bądź jak najbardziej aktualna. Znaczy nie, no jutro okaże się, czy jest aktualna, ponieważ dostałem informację, że dziś wieczorem lub jutro rano ma być nowa skrzynia. Też dostajemy informację, że raczej skrzynie wchodzą w środę, więc te, ta informacja z tego właśnie powodu dla mnie jest nieszczelną. Nie mam zamiaru jakby jakoś jej powielać. Jednakowo bardzo pasuje mi do tej teorii to, że klacz wypada. Klacz jest na pewno skrzynią, która ma bardzo duże prawdopodobieństwo wypadnięcia z puli dropów. Klacz jest skrzynią, która jako jedyna ma teraz na siebie jakikolwiek popyt, pomimo tego, że wychodzimy tak naprawdę ze stanu niżu rynkowego, spowodowanego najróżniejszymi eventami. I jakby nie było, osobiście uważam, że w tym momencie, jakiekolwiek tego typu przytyki świadczą o tym, że istnieje jakaś informacja, która poszła do jakichś miejsc inwestycyjnych, w które, które chcą po prostu inwestować pieniądze nie? i w jakiś sposób napędzać ten handel. Stąd oto moja teoria, że po prostu skrzynia klacz po pierwsze wypadnie. Nie wiem, czy jest to potwierdzone, czy nie. Jest to moja spekulacja. Przedstawiałem ją już gdzieś, także zachęcam do tego, aby z tą spekulacją szerzej się zapoznać. Gdzieś ona jest chyba moja dziwna inwestycja, tak się ten film nazywa. I mask CS20 albo klacz na miniaturce. I o co chodzi w tym wszystkim? Dlaczego właściwie to, się, to by się miało stać? Ogólnie był ten konkurs Dream and Nightmares, który był moim zdaniem bardzo po prostu ewidentnie było widać, że jakaś skrzynia w nim będzie zawarta. Mamy już trochę czasu od tego, od tego konkursu. On był rozwiązany jeszcze w czasach wrześniowych. Albo październiku, W październiku chyba. 20 październik, jakieś takie daty. I wtedy zaczął nam się robić mały zalążek tego, że nowa skrzynia może się pojawić. Ona się nie pojawiła na Halloween, to był mój, mój osobisty leciutki strzał. Nie chciałem absolutnie, żeby on na kogokolwiek wpływał, także mówiłem wtedy, że proszę się zdystansować od tej informacji i jak najbardziej od niej trzymać z dala. A ta teoria, którą mówię dzisiaj jest ty, tyle samo warta, co tamta. Przy czym nie, wydaje mi się po prostu, że wszystkie znaki na niebie i ziemi dookoła skrzyni klacz wskazują na to, że coś się dzieje. Znaczy to, że coś się dzieje, samo w sobie oznacza, że coś się dzieje, a jeżeli nie wiemy, co się dzieje, to możemy sobie pomyśleć nad tym, co się dzieje. I ten, na tym właśnie to polega trochę. Trochę wydaje mi się, że komentarz jest zbędny z mojej strony i też nikomu się go nie chce słuchać. A wszystkie informacje, jakie chciałem przekazać, no to właściwie je przekazałem. Propo ruchów, jakie można robić dookoła tej skrzyni, to ja się nie wypowiadam, bo ja po prostu trzymam tę skrzynię. W sensie gdzieś o, już o tym mówiłem, tak, jakby jest ten film Moja Misja, w którym opowiadam dlaczego właściwie, no bo logicznym z perspektywy osoby, która chce zarabiać, że ja powinienem sprzedać teraz te skrzynki. To jest jedyny. jedyny logiczny. Jak to powiedzieć. Jedyna, jedyne logiczne rozwiązanie, jakie ja teraz mógłbym zrobić, to sprzedać te skrzynki i zreinwestować je długoterminowo, te same pieniądze. A ja tego nie robię, pomimo tego, że wiem, że jeżeli to się nie stanie, skrzynki spadną, dokładnie to wiem, że skrzynki znowu spadną do tego, co było wcześniej, czyli będzie dokładnie tak samo jak z tym pikiem, i że skrzynie znowu polecą w dół. Tyle, że mnie to nie obchodzi, ani trochę ponieważ wy właśnie te argumenty, które były w filmie Moja misja, o co chodzi w tym kanale, padły. Także, jeżeli wy macie te skrzynie kupione po jakichś atrakcyjnych cenach, na przykład z pierwszego niżu rynkowego, jeżeli chodzi o stricte zarabianie pieniędzy na rynku Steam, to polecam je sprzedać. Jeżeli, a jeżeli macie jakiekolwiek powody, żeby tego nie robić, to po prostu tego nie róbcie, tak jak ja, na przykład. Ja mi zostaje emocjonowanie się ceną i powracaniem. Po prostu tutaj, patrzenie się na to, jak moje pieniądze ubywają z mojego konta. A wydaje mi się to być najbardziej racjonalną opcją, żeby po prostu to wszystko podsprzedawać i zreinwestować to dalej. Jakby jeszcze ktoś chciał w ogóle wiedzieć, jeżeli ktoś potencjalnie potrzebuje porady inwestycyjnej, ewentualnie komentarza odnośnie. Różnych rzeczy, o które chciałby zapytać, to śmiało można mnie dodawać na Steamie. Jeżeli nawet ktoś by chciał plan inwestycyjny na jakiś konkretny okres, to za drobną, naprawdę bardzo drobną opłatą jestem w stanie to zrobić, bo to jest jednak trochę analizy, trzeba przy tym siedzieć, żeby tam jak się, jak się, jakbyście po prostu byli w tym, to byście mogli po prostu odczytać także. Strasznie dużo czynników trzeba w to włożyć, żeby coś takiego zrobić, także. Ja, ja jeżeli ktoś byłby do czegoś takiego chętny Do takiej współpracy to zachęcam yy, Więcej reklamować yy, Rzeczy na tym filmie nie zamierzam Bo nie ma co yy, A ogólnie yy, Rynek Team umiera Więc też nie ma wow, nim za dużo do mówienia Chyba tylko pryzmat jakoś tam Zbumpował Tak? Był, był na 16 nie? Czy nie był? 15 na... no to tylko tyle się stało Także co? Na razie Trzymajcie się Dobrego Dengusa.